Cześć wam, z tej strony Crazy, a to kolejny odcinek z Wiedźmina trzeciego. Tym razem nie modyfikacje, tym razem ciekawostka, którą podpatrzyłem od pewnego youtubera. Jego nick macie teraz na ekranie. Nie jest to polski youtuber, jest to zagraniczny youtuber. I pokazał dosyć specyficzną ciekawostkę, jak możecie widzieć. A może jeszcze nie widzicie, teraz wam może wkleję jakieś przebitki, co się stanie właśnie. Może widzieliście tytuł, może widzieliście miniaturkę. Co się stanie, kiedy Ciri udamy się do burdelu? Podczas misji Poeta w opałach jest ten fragment, kiedy uciekamy Ciri na Wyspę Świątynną. I możemy się przedostać poza jakby obszar misji, skacząc po prostu po dachach, wykonując mały parkour. I kiedy wyjdziemy już na właściwe teren Nowigradu, które po prostu działają tak jak w zwyczajnej grze, gdzie możemy sobie wszystko eksplorować i rozmawiać z ludźmi, zaczynają się dziać bardzo ciekawe rzeczy. Jeżeli udamy się do takiego burdelu i na przykład zaczniemy rozmawiać z jakąś postacią, to pojawi się Geralt w samych gaciach, po czym zacznie po prostu kontynuować dialog. Ciri będzie stała obok i się na to patrzyła, co jest dosyć śmieszną sytuacją, no bo Geralt pyta się pani o jej usługi, a Ciri się temu przygląda. W każdym razie Geralt, znaczy Ciri nie ma przy sobie pieniędzy, więc jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji, musimy sobie dać konsolą pewną sumę, tam chyba jest wymagane 40 koron, aby skorzystać z tej usługi. I kiedy skorzystamy już z tej usługi, w trakcie cutscenki, że zaczną się dziać te anomalie, na początku będziemy mieli Geralta, a później w pewnej scenie zobaczymy Geralta? Geralceri? Nie wiem w ogóle jak to nazwać. Po prostu głowę Ciri z tułowiem Geralta i z ubraniami Ciri. Wygląda to śmiesznie. I co najciekawsze, ten stan utrzymuje się Ciri już w sumie do samego końca rozgrywki, czyli jeżeli zaraz zrobicie to na tym save'ie i ukończycie ten quest w takiej postaci, bo da się również wrócić na teren misji, to Ciri zostanie w takiej postaci i będziecie nią grali już tak do końca. Nie jest to zbyt przyjemny widok, bym powiedział, chociaż Ciri z sześciopakiem, no pewnie plus 10 do ataku jest nadane do tej postaci wtedy. Co ciekawe, nie da się tego w żaden sposób naprawić, wyjście, zresetowanie gry, oczywiście, jeżeli będziemy grać cały czas w tym samym save'ie. Nie da się tego naprawić wczytaniem gry, tego samego zapisu, czy wyłączeniem gry i ponownym jej uruchomieniem. Po prostu zostaniemy już z tą postacią Ciri do samego końca gry. Chyba że zaczniemy albo wczytamy poprzedni save, lub zaczniemy po prostu nowy zapis gry. Jest to swoistego rodzaju ciekawostka, no bo raczej nikt przy normalnym podejściu do gry nie szedł sobie do burdelu grając Ciri, no bo też raczej nie każdy wiedział, że można w ogóle wspiąć się na dach i wyjść poza obszar misji w trakcie, gdy jesteśmy atakowani przez przeciwników. Co jeszcze można zrobić, to można udać się tak po prostu już odskocznie od samej ciekawostki, z tym, że Ciri przechodzi mutację wiedźmińską swojego rodzaju, to jest to, że możemy udać się do karczmy Jaskra, raczej do kabaretu, czy jak on to tam nazywa sobie. A gdy już tam wejdziemy, to naszym oczom ukaże się schowek, który możemy użyć. I zadziała to tak, że będziemy mieli po prostu ekwipunek Ciri i możemy odłożyć sobie Zirael, czyli miecz Ciri. Mogę to wyrzucić, to chyba tak działało, tak. Czyli ten miecz wyrzucamy, przepraszam, troszeczkę się pogubiłem. Miecz wyrzucamy, a nie chowamy do schowka, ponieważ kiedy wejdziemy do schowka, mamy opcję jego wyrzucenia, on wtedy leży sobie na ziemi. I co musimy teraz zrobić, to po prostu wrócić na miejsce misji naszym, nie wiem, naszą Ciri, która dowaliła na siłowni troszeczkę za dużo kilogramów na sztangę i się troszeczkę rozrosła za bardzo, tak. Wrócimy sobie teraz na teren misji, o ile w ogóle pamiętam jak się tam biegnie, ponieważ z orientacją w Nowigradzie u mnie ciężko. Musimy chyba pójść na rynek i potem skręcić w prawo, o ile się nie mylę, i na górę. No i właśnie, to jest cała ciekawostka, że możemy zagrać taką mutacją Ciri, która wygląda dosyć śmiesznie, a drugą ciekawostką jest to, że podczas tej misji możemy sobie wyjść z obszaru misji i odłożyć sobie miecz Ciri i po prostu później skorzystać z niego jako Geralt. Ten miecz nie jest jakoś super OP, nie jest jakiś wyjątkowy, jest to po prostu swojego rodzaju, nie wiem, trofeum, że
albo po prostu unikat, że możemy mieć sobie autentyczny miecz Ciri z nazwą Zirael. Jak się teraz tutaj wraca? Nie mam żadnego pojęcia, teraz będzie wielka improwizacja, tak mi się przynajmniej wydaje. To było chyba tutaj. No dajesz Ciri. No. No, kicaj tam. To było na 1000% w tym miejscu, tylko czemu to nie działa? W ogóle jak ona pokracznie wygląda, ja pierdziel. Ciri, czy możesz się tam wspiąć? Proszę cię uprzejmie. O, dobra, udało się. Nie, powoli. I teraz chyba trzeba było skoczyć tutaj. Tak, zgadza się. Podciągamy się. Skakujemy sobie na dach. Wchodzimy potem na ten dach. Oj, no właśnie, nie róbcie czegoś takiego. Musimy wejść pod większym kątem, żeby Ciri nam się nie ześlizgnęła. No i spadamy sobie tutaj. Uważamy się też, żeby się nie zabić, bo Ciri jest strasznie podatna na wszystkie ataki. W tym ataki podłoża, które wyrządzają szkodę jej muskularnym nogom, czy co ona tam ma. Ciri, co to odpier... Tak też można. Problem jest taki, że nie mamy teraz broni i nie możemy zadawać żadnych uszkodzeń przeciwnikom. Więc co trzeba zrobić, to uciekać dalej. Dawno tej misji w ogóle nie robiłem. Dawno w ogóle nie grałem Wiedźmina. Do samego grania. Czy to było tutaj, czy ja w ogóle źle poszedłem? Tak, to było tutaj, wchodziliśmy na górę i tutaj gdzieś można było się podciągnąć. Musimy zostawić tu koniec, ale już nie daleko. Tylko ja chcę użyć skoku, a nie mogę. Ciri powinien tutaj wyjść z trybu walki, moglibyśmy podskoczyć, ale... Ale Ciri jest w walce. I niestety nie możemy podskoczyć, więc co ja teraz zrobię, to oszukam trochę system. Zrobiłem coś najwidoczniej źle, ale musimy uwierzyć na słowo, że da się tam wskoczyć i po prostu ominąć całą walkę i przeskoczyć teraz do cutscenki właśnie w tamtym miejscu, gdzie wam pokazywałem. Najwidoczniej chyba za szybko przeszedłem z walki do walki, bo po prostu za blisko się zbliżyłem do tych przeciwników. No ale jak widać, teraz Ciri no, ma 100% szans do zabicia wszystkich, plus 300 do ataku. Plus 200 do życia, wiedźmińskie mutacje, teleportacja. Ale jest rozbudowana, nie mogę. No i w tym momencie kończy nam się ten dialog. Potwierdzamy głupotę Jaskra oczywiście. I teraz jestem tylko ciekaw, czy jeżeli zamienimy się w Ciri komendą, wbudowaną w konsolę po prostu, to czy będziemy widzieli też tą zmutowaną Ciri, czy może jednak będzie to zwykła Ciri? Dużo pomijania. Dobra, no i spróbujmy teraz zamienić się w Ciri. Ciri. Tak, czyli tak jak mówiłem, nieważne co zrobimy, Ciri będzie występowała w grze teraz w takiej postaci. Wydaje mi się jeszcze, że podczas misji z sauną ona będzie miała zwykłą swoją teksturę, ale już za to, jak będziemy sobie romansowali z pewnym jego mościem, to będzie mogła wyglądać inaczej. Chociaż wydaje mi się, że w saunie też powinna mieć zmienną teksturę i po prostu zamiast swojego zwykłego stroju butów będziemy wzięli same ręczniki. Także będziemy mieli spaczony save już do samego końca rozgrywki i jedyną opcją będzie wczytanie poprzedniego save'a, więc jeżeli chcecie zrobić w swojej głównej rozgrywce, zróbcie zapasowy save, zwłaszcza jeżeli będziecie robić to na konsoli, ponieważ na konsoli wydaje mi się, że nie masz takiej możliwości posiadania tylu zapisów, jeżeli przychodzisz już w grę 15, 20 czy któryś tam raz. Jeżeli się mylę, to mnie o tym poinformujcie, ponieważ nigdy nie grałem w Wiedźmina na konsoli, nie wiem jak tam jest z save'ami, ale nie wiem, czy możecie zapisywać miliony save'ów, tak jak jest to na po prostu komputerowej wersji gry. I to chyba tyle z tej ciekawostki. Jest to zwykła ciekawostka, nie wiem, czy taki content się wam spodobał, ponieważ zawsze nagrywałem mody. Jeżeli jeżeli film wam się spodobał, oczywiście łapka w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!